bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, w końcu nadeszła ta pora, abyśmy przetestowali wspólnie nowy podkład Golden Rose. Podkład, który zbiera tak bardzo dużo dobrych opinii. A więc zapraszam Was bardzo gorąco na ten test. Już Wam pokazuję, co ostatnio właśnie kupiłam z tej marki do testów. Po pierwsze, właśnie kultowy podkład Moisture Touch z SPF-em 20 Liquid Foundation. Podkład, który kosztuje w regularnej cenie około 35 zł oraz zdecydowałam się także na dwie nowości z Golden Rose, a więc róż w kremie, mój jest w kolorze 106 oraz rozświetlacz w kremie, mój jest w kolorze 202. Także dzisiaj łapię mi tutaj kimono moje szufladki. Także dzisiaj takie właśnie trzy nowości w głównej mierze przetestujemy. Bardzo serdecznie Was zapraszam na film. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jak się podzielicie ze mną w komentarzach swoją opinią na temat tych produktów, jak i zostawicie kciuka do góry i zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie. A wiem, czego nie zrobiłam, nie umyłam gąbeczki. Także ja do Was za sekundkę wracam, ale może już zacznijmy i zacznę od standardowo nałożenia bazy na powieki. Jest to baza Claressa Blend My Friend. I gorąco Was w ogóle zapraszam do ostatnich filmów a propos takich kosmetyków The Best of the Best, które polecam absolutnie każdemu. I w tamtym właśnie filmie, jeżeli oglądaliście ten ostatni, mówiłam o tym, że coś mam wrażenie, że ten samoopalacz Liren mnie zapchał, ponieważ miałam jakieś właśnie krosty na dekolcie, no a nie widzę za bardzo innego produktu, który mógłby mi to zrobić. No chyba, że nowy żel, którego używam z Basic Lab, ale to jest taki żel dla całej rodziny i niestety, powiem szczerze, że jestem trochę przerażona, bo pewnie to widzicie, jeszcze źle się do tego nadetek ubrałam, no mam właśnie jakieś takie wypryski. Jeżeli ktoś ma podobne doświadczenia z tym samoopalaczem lub ma pomysł, co mogło spowodować u osoby, która nie ma nigdy problemów i to nie są, tak mówiąc brzydko, syfy, tylko to są właśnie takie krostki. Jeżeli ktoś z Was się orientuje, co mogło coś takiego u mnie spowodować lub jak temu podołać, to będę bardzo wdzięczna, ponieważ, no tak jak mówię, ja nigdy nie mam problemów ani z wypryskami na dekolcie, ani z wypryskami na plecach. To jest dla mnie w ogóle no, totalnie nieznany mi temat. No a teraz ten dekolt nie prezentuje się najlepiej. Baza nałożona. Jeszcze ona sobie sekundkę musi popracować. My w tym czasie nałóżmy sobie pielęgnację, a więc Linia Multi Hydration Ampoule. Już muszę chyba przestać Wam gadać o tym produkcie, bo naprawdę za chwilę przestanę być odbierana na poważnie, bo będzie to trącało bardzo, że tak powiem, agresywną reklamą. Natomiast, kochani, nie, to jest po prostu produkt, który ja odkryłam, który jest dla mnie genialny i który najbardziej właśnie lubię nakładać, nie kiedy dzisiaj wstałam. Jeszcze byłam dzisiaj na pobraniu krwi, tylko właśnie wtedy, kiedy już zaczynam makijaż. Ja w ogóle nie mam jakiejś takiej obsesji na punkcie pielęgnacji, że pierwsze co robię, to muszę nałożyć krem. Dobra, lecę umyć gąbkę i za sekundkę do Was wracam. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, ponieważ to ma być taki właśnie bardzo znowu prosty makijaż. Ze skrajności w skrajność, co? Kiedyś były makijaże prawie a la drag queen, a teraz będziemy mieć makijaże takie totalnie banalne. Ale skoro to ma być taki letni makijaż, a bo oczywiście Wam nie opowiedziałam story of my life, że czuję się i wyglądam jak ziemniak, to akurat jest związane u mnie z kwestiami hormonalnymi, takimi cyklowymi, ale to jest trochę too much. Natomiast oczywiście przy chorobie, którą posiadam, to też jest często spotykane. Dzisiaj właśnie robiłam sobie badania i bardzo jestem ciekawa, jak tym razem moja tarczyca zwariowała, bo podejrzewam, że zwariowała. No, to się wytłumaczyłam. To tak naprawdę to nie chodzi o wygląd, bo to jest pół biedy, tylko gorzej, choć trochę też, o stan przy okazji psychiczny. Proponuję, żebyśmy zaczęli od podkładu. Do tego zmierzałam. I co my wiemy? Wiemy, że podkład kosztuje między 27,9 zł a 35. Nawilżający podkład do twarzy Moisture Touch. Zapewnia delikatne krycie, wygładzenie skóry i naturalne promienne wykończenie. Posiada lekką, wegańską formułę wzbogaconą o kwas hialuronowy i niacynamid oraz silne przeciwutleniacze. Łatwo się aplikuje i umożliwia budowanie krycia.
Więcej informacji nie mamy. Dajmy sobie od razu, żeby mieć na podorędziu przyciemniacz, bo coś czuję, że przestrzeliłam z kolorem. Mój kolor, kochani, to jest 102. No i wydaje się on ultra, ultra wręcz biały. Ja już teraz nie jestem po samoopalaczu, on ze mnie zszedł. No chyba jest ultra biały, co? Zrobimy jednego ciapu-ciap bez domieszacza, a potem zrobimy z domieszaczami. Podkład faktycznie ma taką lekką konsystencję, no tak. Myślę, że nawet się nie muszę Wam przybliżać. Doskonale widać kolorek, więc go sobie zetrzyjmy tutaj boczkiem. No niestety, dobór kolorów podkładów zawsze był u mnie dosyć trudny. Powiem Wam, że ja to w ogóle należę do tej grupy z rzęd, które uważają, że jeżeli są firmy, które sprzedają swoje kosmetyki przez internet, to powinny też zadbać o odpowiednie zdjęcia tych kosmetyków, czyli w tym przypadku po prostu swatchy. Szczególnie, że marka Golden Rose to jest marka, którą wiele osób tylko i wyłącznie właśnie kupuje przez internet. Myślę, że teraz powinno być dobrze. To, co czuję pod palcem, to to, że podkład ma właśnie taką bardzo przyjemną... już dawno nie używałam takiego podkładu. Taką bardzo przyjemną, mięciutką konsystencję. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi, że on jest taki mokry. Ja go sobie też tutaj nakładam pod oko. Troszeczkę mi przypomina w tej konsystencji podkład typu AA Wings of Color, nie Wings of Color, AA Makeup Filler, przepraszam. No, to jest taki podkładzik, który myślę, że za bardzo trwały nie będzie, ale wygląda tak bardzo naturalnie, tak bardzo mokro. Nie jest to podkład, i to już widać, który zrobi tapetę. To jest jeden faktycznie z tych podkładów, powiedziałabym, takich delikatnych, letnich, subtelnych. On oczywiście zawiera SPF 20, natomiast powiem Wam, że to jest dla mnie największy chyba skam rynku podkładów, no bo... No nie, no w tej ilości on nałożony za bardzo tej ochrony nam nie zapewni, albo inaczej, nie zapewni na takim poziomie, bo należałoby go nałożyć znacznie, znacznie więcej, no ale i tak większość ludzi używa tego SPF-u pod podkład, więc wtedy dla nich może to nie przedstawia aż takiego dużego znaczenia. On, powiem szczerze, wygląda bardzo mokro. Ma stosunkowo nieduże krycie i ja czuję taką potrzebę, moment, no takie wykończenie rozświetlające, jak coś, ja go jeszcze tutaj dużo mam na dłoni, nie nałożyłam tonę, ale czuję taką wewnętrzną potrzebę, aby go, a w ogóle przepraszam bardzo, bo ja Wam nawet nie pokazałam. Jeśli chodzi o przyciemniacz, to ja użyłam tego przyciemniacza z Hehan, bardzo go polecam, on dla mnie nie zmienia właściwości podkładu, też z tej serii mamy rozjaśniacz i dokładnie jest to samo. Mam taką potrzebę do doklepania, bo się boję, że on mi po prostu z twarzy się wręcz ześlizgnie. No ale faktycznie, powiem szczerze, nie często się to zdarza, żebym się zgadzała w 100% z opisem producenta, a tutaj chyba tak jest, bo zapewnia delikatne krycie, wygładzenie twarzy, naturalne promienne wykończenie, posiada lekką, wegańską formułę wzbogaconą kwas hialuronowy. Uważam, że zdecydowanie to, co producent mówi, to właśnie się zadziało na mojej twarzy. Ja Wam się od razu przybliżę, jeszcze nim nałożymy te kremowe produkty, tylko przy okazji baza już sobie tutaj popracowała, więc ją sobie rozklepiemy. Czy rozklepię? Jest jakiś taki problem, że jak nagrywasz filmy, to zawsze mówisz w liczbie mnogiej, nie bardzo wiadomo dlaczego. Zobaczcie, że zwróćcie uwagę na jedną rzecz. On tak ładnie odbija światło, że nawet pod oczami no nie widać zasadniczo zasinień. Faktem, od kiedy ja zmieniłam pielęgnację, to tych zasinień u mnie nie widać. I teraz bardzo często w ogóle nie używam tego kremu pod oczy z linii na dzień, tylko na noc. Przepraszam, troszeczkę grubszą warstwą, a właśnie na dzień tylko tej ampułki. Ale naprawdę, moim zdaniem, ładnie to wygląda. No, sami ocencie. W ogóle,
że w tym świetle widać najlepiej, jak ten pokład się zachowuje, też musicie wiedzieć, że mam wyłączony filtr wygładzania twarzy. Więc to, co widzicie, to jest faktyczne coś. Dobra. Nie mamy bronzera, bo nie wiem, chyba nie było. Musiało nie być. Nie wiem, no z jakiejś przyczyny go nie kupiłam, więc szybciutko oczywiście polecimy moim ukochanym bronzerem z She Glam, które kolejny raz oczywiście bardzo polecam. I teraz dojdźmy do tego różu. Tylko jeszcze bym chciała sobie zerknąć, tak na szybko przy Was, wybaczcie. Ile to cudo kosztuje? Bo szczerze mówiąc, nie pamiętam. No więc ten róż, kochanie, kosztuje powiedzmy, że około 19 zł i tyle samo kosztuje rozświetlacz. Mi się wydawało, że je kupowałam za trochę więcej. Tak, tutaj są niektóre ceny 21. I tak jak wspomniałam, mój kolor to jest 106. Wydaje się ten kolor być bardzo ładny. Róż ma dobry dla mnie aplikator. Ja bardzo lubię tego rodzaju aplikatory. O, kolor jest piękny. Przypomina mi ten mój ukochany Eveline Wonder Match. Muszę go notabene odszukać, bo tutaj w tym moim pieprzniczku zrobił się zbyt duży bałagan i niektóre produkty potraciłam. Czy potraciłam? No, pogubiły się. Wiecie, 5 miejsc, w których trzymam kosmetyki, a to są to takie moje właśnie podręczne niejako pojemniki. Tak on wygląda. Ja proponuję, żebyśmy go rozklepali, a potem dopiero nałożyli rozświetlacz. Kolor jest bardzo ładny, natomiast nie jest to na pewno róż zbyt mocno napigmentowany. Nie jest to na pewno róż, który nie współpracuje z gąbką, bardzo ładnie z gąbką współpracuje. Zostawia taki dosyć delikatny ślad takiego właśnie brudnego różu, kwiatu wiśni, coś w ten deseń. Nie jest to absolutnie zbyt absorbujące. Proponuję, żebyśmy go jeszcze nawet odrobinkę dołożyli. Na pewno jest to róż, który no wiadomo, że po przypudrowaniu w jakimś stopniu nam zginie. Ale mi akurat o to chodzi. Mi chodzi o podbicie później produktu prasowanego, a nie o zrobienie z siebie matrioszki już na tym etapie. Tak, on ma bardzo przyjazną konsystencję, natomiast mówię, to może być zarówno jego plus, jak i jego minus, bo on się tak na pół transparentnie, czekajcie, jeszcze sobie tutaj doklepię tą bazę, na pół transparentnie się rozkłada na policzkach. Teraz taka trochę karyna. I teraz lecimy z rozświetlaczem w kolorze 202. Tego jestem bardzo też ciekawa. Ja bardzo lubię takie płynne rozświetlacze i jak jest dobry rozświetlacz, to nawet nie używam już później tego prasowanego. Ale co ciekawe, najbardziej, właśnie najwięcej trudności sprawiają mi rozświetlacze płynne w stosunku do innych kosmetyków kremowych, bo one bardzo często niszczą podkład, jakoś tak brzydko zastygają. No a tutaj myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nie mamy do czynienia z tym efektem. Pięknie to się rozłożyło. Może ja Wam jeszcze zrobię swatche tego różu, nim Wam się jeszcze znowu przybliżę. Swatche tego różu i swatche tego rozświetlacza, bo powiem szczerze, że te kolory, szczególnie rozświetlacz, no, wydają mi się takie szalenie atrakcyjne i bardzo warte polecenia. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Naprawdę, kolory są bardzo, 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 tu jeszcze z oddalenia, bardzo wdzięczne. Twarz w tym momencie jest taka trochę ulana, jakby potem, taka aż za mokra. To nie do końca jest coś, co mi się już aktualnie podoba, no ale zaraz to przypudrujmy. No to zobaczcie, że ta twarz się bardzo świeci, w ogóle jeszcze ten drugi podbródek. O, chodźcie. Jestem. Co myślicie o tym efekcie? Mi się on podoba, tylko właśnie twarz mi się nie podoba. Chcę jeszcze przy okazji przy Was tutaj zrobić jakiś szybki makijaż oka, także teraz się szybciutko przypudrujmy. Oczywiście mi się puder wysypał. Czyli puder Paese Cotton Delight. Jak widzicie, już tutaj żadnego korektora
nie dokładam. W ogóle to mam taką trochę pokusę, żeby nałożyć ten rozświetlacz też na powieki. Powiem wam, że ten puder właśnie z Paezę bardzo, bardzo lubię, bardzo jestem z niego zadowolona. Natomiast minus jego jest taki, że jak go się nałoży odrobinkę za dużo, to on za mocno rozjaśnia twarz. Jak ostatnio byłam po samoopalaczu, użyłam, nie przyszło mi do głowy, że jestem ciemniejsza, tego samego podkładu, który zawsze, czyli Liren City Matte w kolorze 205 piaskowy, to później i nałożyłam tego pudru i chciałam się tak solidnie przypudrować, wiecie, na cały dzień, to wyszłam trochę taka jak obsypana mąką. No dobra, to zróbmy to. Ta baza generalnie się nie zbiera, natomiast jeżeli nie nałożymy żadnego cienia, no to ona będzie cały czas sobie tutaj pracować w załamaniach mojego oka. I zróbmy to, mam nadzieję, że to nie będzie błąd. Nałóżmy trochę tego rozświetlacza. No i gites. I bardzo mi się taki efekt podoba. Taki delikatny efekt mokrej powieki, bez absolutnie mocnego efektu. Zobaczycie potem na zbliżeniach. Ciekawa jestem, czy to się pozbiera, czy to zastygnie, bo no nie oczekuję od tego, że to zastygnie tak na mur beton, bo może być bardzo, bardzo różnie. I teraz szybciutko lecimy z bronzerem. No aktualnie niestety ten bronzer Stars from the Stars jest dla mnie za jasny, dlatego przerzuciłam się na Sensika Splendor Chocolate. On był chyba tylko w jednym kolorze. On się dla odmiany wydaje bardzo ciemny w porównaniu do tego Stars from the Stars. Ale na twarzy, już czuję, że mam niezbyt dobrze chyba przypudrowaną twarz. Ale na twarzy no już tak bardzo ciemny nie wygląda. Choć teraz w aparacie jak patrzę, to ale nie, to jest złudzenie, to się potem doklepie. Ten bronzer w porównaniu do Stars from the Stars jest o tyle wredny, że jak właśnie się nie ma tak idealnie przypudrowanej twarzy, to on lubi się tak, wiecie, zatrzymywać, a ten Stars from the Stars, to choćby nie wiadomo, jak człowiek nawet chciał spierniczyć, to po prostu tego nie spierniczy, najprościej mówiąc. I użyłabym sobie różu, tam użyć też tego rozświetlacza, ale niestety gdzieś mi zaginął. Nie, naprawdę, to już jest klejostwo, mam nadzieję, że wy w ogóle tego nie widzicie. Więc muszę tam pilnie zrobić porządek, więc użyję różu z Golden Rose, żeby było tematycznie. To jest róż 02 Peachy Color, Coral. Biorę ten kolor różowy, bo drugi jest taki... Jezu Chryste, zapomniałam, że one są tak napigmentowane. No właśnie, te róże są spoko, ale jeden niewłaściwy ruch i nam się tworzy taki efekt dosyć mocno nieprzewidywalny. No i niestety, ten rozświetlacz jest zbyt mokry, czyli nie jest to rozświetlacz typowo zastygający, ponieważ, Jezu, na jaką karynę, ponieważ się ruszył mi z powieki. Teraz sobie to doklepię, żeby jakoś to wyglądało i proponuję zrobić taki szybki bardzo myk, a więc użyć może rozświetlacza z My Secret, czyli standardowy, to jest ten Princess Dream, i jakiegokolwiek totalnie randomowego pędzla, aby go tutaj doklepać. Mówię, to dobrze i niedobrze świadczy właśnie o tym rozświetlaczu, że on nie jest zastygający. Przez to, że nie jest, to łatwo nim można manewrować i dużo jest fajniejszy w obsłudze. Z drugiej strony, w przypadku cer, które się bardzo, bardzo pocą, no istnieje takie ryzyko, i wezmę teraz ten bronzer, istnieje takie ryzyko, że on się po prostu gdzieś tam w ciągu dnia za mocno wyświeci, i wręcz spłynie z tej twarzy. Dajcie znać, jeżeli go macie i macie właśnie też cerę, czy dajcie w ogóle znać, czy go macie, ale jeżeli macie cerę właśnie taką tłustą, czy po prostu cerę skłonną do takich właśnie bajerów, szmajerów, że coś wam zjeżdża z twarzy, to bardzo właśnie jestem ciekawa. Ciągle mi się koszulka podwija. No i to, co zasadniczo mi zostało, to jakieś ogarnięcie całości. Te poliki dalej mam wrażenie, że są takie karenowe. Więc ja sobie szybciutko ogarnę tą całość i do was wrócę. Jeżeli chodzi o rzęsy, to oczywiście teraz zgubiłam zalotkę, nie. Jeżeli chodzi o rzęsy, to użyję Maybelline. I pewnie potem, znając życie, Eveline'a. No i do was wrócę na podsumowanie. Rachu ciachu, szybko poszło. Dobrze, kochani, ja skończyłam. Oczywiście zaraz wam się przybliżę. Proszę bez paniki, że siedzę daleko od aparatu.
I chciałabym króciutko podsumować. Najpierw podsumować, jak mi się podoba ten makijaż. Więc powiem szczerze, że ja w takich właśnie bardzo jasnych oczach, wytuszowanych rzęsach, w takiej wersji lekkiej aktualnie czuję się najlepiej, ale tak jak mówiłam, dzisiaj mi się nic nie podoba, bo taki dzień, więc... Ale myślę, że generalnie nie jest źle. Aczkolwiek chyba się odzwyczaiłam od tego rodzaju podkładów. Używając podkładu City Matte, kiedy jest gorąco i się spocę, uzyskuję właśnie dokładnie taki efekt, jaki aktualnie mam na twarzy. I to chyba nie jest efekt, który jeszcze na takiej opuchniętej, pyzatej lekko buzi mi się osobiście podoba. Chyba jednak ten efekt właśnie City Matte jest tym, co najbardziej mnie satysfakcjonuje. I no tak jak kiedyś kochałam ten make-up filler, uwielbiałam ten mokry efekt, tak teraz mam wrażenie, że to wręcz dodaje, nie wiem, lat, a nie ich odejmuje. Na pewno też przy tym podkładzie są podkreślone pory. Na pewno też zapytacie mnie, gdzie test długotrwałości. Mówiłam, że ja tych testów nie lubię, najdelikatniej mówiąc, bo uważam, że one, żeby je zrobić rzetelnie, trzeba byłoby się w ogóle wyspowiadać, co się robiło w ciągu dnia i na pewno nie dotykać rękoma twarzy, a widzicie, ja już mam pokusę to robić, bo coś tam mnie swędzi. Moim zdaniem na mojej twarzy, znając możliwości mojej twarzy, ten podkład będzie podkładem po prostu bardzo mało trwałym. On nie będzie ekstremalnie mało trwałym, to jeśli nie stanie nic jakiegoś nadzwyczajnego, ja już to po prostu wiem. Jeżeli coś się zmieni, to Wam dam znać, na pewno update dam Wam w opisie. Ale to będzie podkład, który lekko się ściaskuje i będzie się tak systematycznie ścierał. To jest jeden z tych podkładów, że po prostu czujesz go na twarzy. Mimo, że on jest lekki, mimo, że on jest mokry, to ty go po prostu czujesz. Masz poczucie jakby takiej tłustej warstwy na twarzy. To nie jest coś, co mi odpowiada. Aczkolwiek trochę się czepiam, bo no nie wygląda on źle. Tylko po prostu nie jest to podkład dla mnie. Jeżeli chodzi o róż, to myślę, że jest on bardzo fajnym produktem, ale... nie jest nadzwyczajny, bo lepszym był Wonder Match z Eveline o bardzo podobnym kolorze, bodajże chyba 02, bo był bardziej skoncentrowany. Natomiast jeżeli szukacie różu, który Wam właśnie podbije, potem róż prasowany, albo preferujecie tylko taki styl, to myślę, że za 20 zł, jeżeli szukacie różu, to myślę, że na pewno ten róż wart jest tych 20 zł, to w ogóle bez mrugnięcia okiem, ale nie jest to ósmy cud świata. Natomiast dużo bardziej podoba mi się rozświetlacz. Tak jak powiedziałam, to nie jest rozświetlacz zastygający, co widać teraz dalej mocno na moich oczach, ale bardzo mi się podoba kolor i to jest coś, co ja bardzo lubię. Więc jeżeli ktoś nie ma jakiejś ultra właśnie wymagającej cery, tłustej cery, to myślę, że powinien być z tego rozświetlacza zadowolony. No a ponownie, jego cena, te niespełna 20 zł, myślę, że to jest bardzo adekwatna cena i... znaczy adekwatna. Adekwatna to swoją drogą, ale bardzo atrakcyjna cena, bo spokojnie taki rozświetlacz inne firmy, choćby Eveline, mogłyby wypuścić za 35 zł, więc generalnie gorąco polecam. No i co? I chyba nic dodać, nic ująć. Tak jak mówiłam o tym Splendorze, ja nawet nie wiem, czy to dalej jest w naturze, ten Sunseek. To jest spoko brązer, on jest ciemniejszy, ale nie jest tak przychylny użytkownikowi jak Stars from the Stars. No a te róże z Golden Rose są bardzo spoko, ale problem z kolei z nimi jest taki, że są troszeczkę za mocno napigmentowane. Kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Czekam na Wasze komentarze, jak Wam się podoba efekt końcowy i jak Wam się podobają te kosmetyki. Czy się na nie skusiłyście, czy może się na nie skusicie? Wszystkiego dobrego raz jeszcze. Czas powiedzieć do zobaczenia. Czas na zbliżenia.